Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znowu Pan Bóg daje nam swoje słowo na kolejny dzień. Dzisiaj słyszymy faryzeuszy, arcykapłanów, którzy mówią: czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego, w Jezusa? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Dziwni są ci faryzeusze, arcykapłani, uczeni w piśmie. Znają Boże Słowo. Znają zapowiedzi proroków o Mesjaszu. Znają Boże Prawo. Ale właściwie nic z tego nie wynika. Ta znajomość Bożego Słowa, Bożego Prawa nie prowadzi ich do Jezusa. Oni tego Jezusa odrzucają. Więcej nawet. Przeklinają ludzi, którzy wierzą w Jezusa. A przecież oni tych ludzi do Pana Boga mają prowadzić. A przecież oni tych ludzi mieli czynić miłymi Bogu. A oni ich przeklinają. Nie dają się zaskoczyć Panu Bogu. Mają swoje wyobrażenie Pana Boga. Pan Bóg ma się do nich dopasować. A czy nie jest tak też czasami w moim życiu, że ja chcę dopasować Pana Boga do moich wyobrażeń, do mojego sposobu myślenia? Nie daje się zaskoczyć Panu Bogu. A przecież Pan Bóg jest zawsze inny. On mówi: moje myśli nie są waszymi myślami. Moje drogi nie są waszymi drogami.